Tymon, 5000. Siemanko, ja jestem Tymon i bardzo Wam dziękuję za 5000 subskrypcji na moim kanale. Sam nie wierzę, jak to jest, że mam aż tak dużo, ale bardzo Wam dziękuję i z tej okazji jest odcinek specjalny, właśnie ten teraz, co właśnie teraz oglądacie. No i będzie, tak jak zapowiadałem, wyjaśnienie do triku, który niedawno pokazywałem. Dawno. Będzie także prezentacja dla tych, co nie widzieli. Oprócz tego odpowiem na Wasze pytania, które mi zadaliście, czyli będzie Q&A. No i na koniec to się dowiecie, albo nie, bo i tak widzieliście tytuł, to pewnie napiszę o tym, że jest konkurs. No właśnie, i do wygrania będzie... Dobra, to na koniec powiem wszystko, szczegóły, a teraz lecimy z wyjaśnieniem do triku. Dziękuję Wam bardzo za 5000 subskrypcji. Sam nie wierzę, że aż tyle mam. Nie wbiłem tego sam. To przecież Wasza zasługa. Najpierw triczek i wyjaśnionko. Dobra, a więc na początku sobie pomieszamy trochę. Przytasujemy. I teraz tak, no widzisz na pewno, że tam karty są normalnie poukładane. I teraz tak, talii jest, są 52 karty, bez jokerów, bo jokerów nie używam. Czyli pół z tego to będzie 26. I wyliczymy, raz, dwa, trzy, cztery. Dwadzieścia sześć, czyli pół talii. Równił się. Da? Jest pół? Tak. Okej. I teraz ja będę brał te oto karty. I zobacz. Jedną z nich będę odwracał, a drugą kładł tak. I ty mów, czy odłożyć tutaj, czy może... Czy je zostawić tutaj, czy może odłożyć je w ten sposób tutaj. A więc tak, pierwsze, odłożyć czy zostawić? Odłożyć. Dobrze. Zostawić. Okej. A więc mamy odłożone oraz zostawione. I teraz spójrz. Wezmę te, które zostały zostawione. I teraz zobacz. Będę wykładał obie odwrócone, ale będziemy sprawdzać, czy się jakoś ułożyły ładnie, że... No, król i dama to nie pasuje do siebie, prawda? O tak, Leon zawsze mówi, że on jest królem pik, więc się teraz ucieszy. No ale zobacz, nie pasują, prawda? Znaczy no... Kurde, akurat kolorek się ułożył, ale i tak nie ma znaczenia, bo widzisz, że... Karty się od siebie różnią. Karty? Co nie? Mniej więcej. No to patrz teraz. Te sobie zostawimy. A te tutaj. Uwaga, uwaga. Co tu się dzieje? Cyk. Ty wybrałeś, czy odłożyć, czy zostawić, ale gały zrobiłeś po prostu dziesiątka z dziesiątką. Czwórka z czwórką i kolory też się zgadzają, prawda? Czyli jak mamy szóstkę tref, to jest szóstkę pik. Szóstka, szóstka, dwójka, dwójka, trójka, trójka, cyk. Wszystko się zgadza. Głowę mi urwałeś. Urwałem? Chyba ci w niej namieszałem. Dobra, piątka. Tutaj, żeby było widać. Super trik. A więc do tego triku trzeba się nieco przygotować. A, no i trochę może zająć to czasu, ponieważ tutaj trzeba poukładać tak, że gdy mamy na przykład damę kier, to tu musi być dama karo, siódemka, karo, siódemka kier, tak żeby się zgadzało, tak jak tutaj te asy. No i w takiej samej kolejności. Trochę czasu to zajmuje, to prawda, no ale cóż. Jeżeli mamy już to zrobione, możemy zaczynać trik. A więc
Mamy te dwie kubki, lecz jedną trzeba, że tak powiem, odwrócić kolejność tych kart. Czyli wyłożyć w ten sposób, nie tak, o, tylko o tak. Prawda? Okej. Te karty teraz są odwrotnie niż tamte. Czyli jak widzimy tutaj damę, to ona jest tutaj, as, as, wszystko jest odwrotnie. No i teraz jedną, jak tu jest dama i tutaj, kładziemy na górze i wtedy mamy ułożenie takie, że jakby w środku te karty się ze sobą spotykają i idą w tę stronę, prawda? Po prostu jest jedna odwrócona. Teraz musimy zrobić jakieś fałszywe przełożenie. Kiedyś już się uczyliśmy tego. Jakiekolwiek, jakie chcecie. Cyk. Tak, żeby karty zostały tak jak były. Nie radzę tutaj robić takiego tasowania riffle shuffle, no bo to może popsuć nam ułożenie. Właściwie nie powinno się w ogóle tego robić. Ale tak więc zaczynamy w ten sposób, że mówimy, że najpierw, że wszystkie karty są normalne i tutaj nie widać, że jest ułożenie. Szybko pokazujemy. No i teraz musimy wyliczyć te 26 kart. Jak wyliczymy, to akurat zatrzymamy się na tej damie, co nie? Cyk, cyk. To jest 26, prawda? I teraz mamy to ułożenie, co na samym początku, przed sztuczką, czyli że obie są poukładane tak samo, prawda? No i w tym momencie mówimy o tym wykładaniu i tak dalej. Cyk, jedną tak i możemy na przykład zostawić albo odłożyć. I wtedy po prostu robimy tak. I one automatycznie się zgadzają. Gdy powiesz tak, to tutaj też jest ta karta. No i teraz to przyspieszę, tutaj widz wybiera. Dobra. I teraz mamy wszystko ładnie ułożone. I w tym momencie pokazujemy, sprawdzamy, czy tutaj jest, coś się poukładało. No i tak na serio wszystko jest ułożone bardzo dobrze, no ale w tym momencie ją obracamy. I teraz jakby jest odwrotnie. Czyli pamiętać, że tu jest trójka i siódemka. Ja teraz przyspieszę, zobaczcie, wszystko jest normalnie. Znowu widzicie, że jest trójka i siódemka. Czyli jedna kubka jest tak jakby odwrócona i wtedy jest złudzenie, że się nic nie zgadza. No, a tutaj składamy sobie to i mamy zaskakujące zakończenie, że tutaj wszystkie karty nam się składają. Znaczy zgadzają. Według mnie ten trik jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i ma on jakby specyficzne to zakończenie. Bardzo mi się to podoba, myślę, że wam też. Czas na najdłuższy Q&A w twoim życiu. Tak więc pierwsze pytanie od faktu. Czy grasz w jakieś gry? No, jestem według niektórych osób dziwnym człowiekiem, gdyż nie gram na komputerze. Nic. Komputera używam raczej do pracy i do oglądania YouTube'a. Wiecie, tam montowanie filmów, photoshopowanie i tak dalej. Ile zarabiasz na ty? A więc to nie jest tak, że niektórzy myślą, że to jest, że miesięcznie jakoś się zarabia, ale tak naprawdę chodzi tutaj o to, że gdy uzbiera się 300, to wtedy dają. No i ja na razie jedno 300 zarobiłem, 300 zł, ale liczy się jakby kolejne. No to zależy, ile osób wejdzie, no i za wyświetlenia i tak dalej. A więc Antek Pomian pyta, ile mam lat? Mam 13 lat. W jakim województwie mieszkam, to tego nie chcę mówić. Czy zrobisz kiedyś poradnik, jak ułożyć kostkę 4x4? No, tak jakby trochę już kiedyś zrobiłem, więc można wejść. Czy grasz na jakimś instrumencie? No tak, gram na gitarze klasycznej. I jakich youtuberów najbardziej lubię? Nie wiem, no oglądam wielu, ale na przykład ostatnio oglądam taki kanał Cinecom, który tam efekty filmowe jakieś pokazuje i tak dalej. I w ogóle śmiesznie mówią, bo jest tak się łamie język, jak mówi w
cotygodniowej serii, w której odtwarzamy efekty. Dobra, nie teraz, teraz nie o tym. Pytania od bajki. Czy wolisz koty czy psy? Wolę psy, ale koty też są fajne. Umiesz ułożyć kostkę 7 na 7? No niestety nie. Kiedy kolejna parodia piosenki? Ojeju. Wiecie co, bo ja już sobie ułożyłem tekst do jednej piosenki już dawno temu. I nawet nawet już sobie nagrałem ten głos, żeby zobaczyć, ale w ogóle zapomniałem, pisząc tekst, o tym, że muszę znaleźć jakiś instrumental na YouTubie. No i kurde, nie ma jakiegoś dobrego instrumentala. Miałabyś to parodia do utworu Wiza, taką na fide. No ale... Cóż, będę musiał wymyślić coś innego i nie wiem, kiedy będzie jakaś parodia. Ile masz wzrostu? Ojeju. Ponad 1,50 m, więc jestem dość niski jak na swój wiek. Hulajnoga czy rower? Lubię rower, a na hulajnodze raczej teraz nie jeżdżę. Poza tym teraz zbieram pieniądze na jakąś taką do trików. Już nie zbieram na hulajnogę, tylko na nowy telefon, bo tamten mi się popsuł. Telefon czy komputer, laptop? Ojeju. No nie wiem, no i to się używa, ale najczęściej chyba telefonu używam. Od ilu lat interesujesz się iluzją? Nie wiem, to z 2 lata czy... Nie wiem, chyba z 3. Nie wiem dokładnie. Mieszkasz w domu czy w bloku? W bloku? Po co takie informacje? Kiedy się urodziłeś, to nie powiem. Jak to się stało, że zacząłeś się interesować iluzją? Po prostu, jak się na YouTubie coś oglądało, jakieś sztuczki, no zainteresowało mnie to. Masz jakieś jeszcze zainteresowania oprócz iluzji kostek? O ja, nie mogę. A od groma. Teraz czym się jeszcze interesuję? Parkour, jakieś salta i takie tam. W teorii mam opanowane wszystko, ale muszę wreszcie zacząć ćwiczyć. Jak do parku trampolin, to codziennie przecież nie jeżdżę. Tak jakby ciężko tutaj ćwiczyć. Trochę się też boję niektórych rzeczy, ale gram też na gitarze, więc to jest fajne zainteresowanie. Co robisz w wolnym czasie? Różne rzeczy. Jeju, to zapytanie. W której jesteś klasie? Teraz idę do 8. Kiedy jakiś konkurs? Aha, dzisiaj. Masz Messengera? Nie mam. Ile masz osób w klasie? Nieważne. Idź, mucha. Lubisz się uczyć tak średnio? Lubisz czytać? No... Lubię książki czytać różne. Zdarzyło ci się kiedyś, że ci sztuczka nie wyszła i musiałeś nagrywać po raz drugi? Tak na serio to jest tak, że ja robię wiele prób, jak nagrywam. Czy pokażesz jakieś efekty z kartami Bicycle, ale z kartami Graf? No może. Czy lubisz rapy kamerzysty? Nie słuchałem. Kiedy będzie Q&A? Pytanie na Q&A. Dzisiaj. Kiedy nagrasz sztuczki w stylu Zaka Kinga? No, tak jakby myślę nad niektórymi nowymi czasem, ale nie wiem, kiedy jeszcze to będzie. Mam nadzieję, że niedługo. Ale tak jakby takie info, że w wakacje nie będzie za dużo filmów, no bo są wyjazdy i tak dalej i nie oczekujcie, że w każdy wtorek będzie film, bo nie wiem, już wiecie, że przez 3 tygodnie czy tam więcej nie było filmów. No teraz to już ponad miesiąc, ale wiecie, wyjazdy. Mam nadzieję, bo Filip się spytał, czy wygrałem w tym pokazie magii w szkole, ale to właściwie chyba nie jest na Q&A. No tak, wygrałem, jeszcze miałem pierwsze miejsce razem z typem, który rapsy jakieś tam robił. Czy jestem harcerzem? No nie no, ale przez wiele lat byłem zuchem i byłem na wielu koloniach. Okej, okay. Ile twoi bracia mają lat? Nie, no po co ta informacja? Na pewno wiecie, że mam młodszego i starszego. Pizza czy kebab? Lubię bardzo jeść kebaba, ale żeby tak rodzinnie bardziej, to chyba pizzę. Znaczy nie wiem, no nie mogę się zdecydować. O, Leon, siemka. Patrzysz, czy się nagrywa? Nie, bo śliskie porządki. A, dobra, to weź tam skasuj. Dzięki. Nagrywa się? Tak. Dobra. Cola czy Fanta? Trochę dziwne pytanie. Jakby się ktoś zapytał, szlauch czy namiot? Jakby rozumiem pytanie cola czy Pepsi, ale Fanta to jest... No dobra, mógłbym odpowiedzieć. Oba napoje lubię, ale myślę, że Fanta. Ogólnie wolę Pepsi od koli. Jakby co? Noc czy dzień? Dzień. Psy czy koty to psy, lato, zima. Kiedyś bardziej lubiłem zimę, mam wtedy urodziny, ale jakby wolę lato, wakacje i tak dalej, więc wolnego czasu. W jakie gry komputerowe grasz? Oczywiście niektórzy ludzie nie uwzględniają takiej odpowiedzi, może, że ktoś nie gra w ogóle. No chyba, że na telefonie to w Clash Royale, ale ostatnio mi się telefon popsuł, jak byłem na kolonie, więc nagrywam z jakiegoś innego. Jak montuję filmy? Normalnie, parę godzin, w iMovie jakby co.
To jest program, który jest automatycznie na Macu. Z jakiej talii najbardziej lubisz korzystać? Myślę, że z Bicycle. Czy uważasz, że proste sztuczki można wyjaśnić, to nic złego? Tak, uważam, tak? Czy mógłbyś zrobić film, w którym nie dajesz wyjaśnienia, a ludzie w komentarzach się starają o to wyjaśnić, a później, jeśli komuś się nie uda, to potwierdzisz to w komentarzach? Się uda, a sorry, jak się uda? No nie wiem, no czasem nagrywam bez wyjaśnienia i to tak, znaczy tak będę robił. Jaki iluzjonista według ciebie najlepiej radzi sobie z magią uliczną? Myślę, że Y. Znaczy z tych takich... No, myślę, że Y jest najlepiej. Czy słyszałeś kiedyś o Diabolo i jest jakakolwiek szansa, że pojawi się na kanale? Tak, wiem co to jest, fajna zabawka, ale nie mam tego, więc raczej nie. I chyba nie zamierzam, żeby to kupić. Kolejne pytanie, jaki masz model tej kamerki sportowej? Znaczy, no to nie jest tak na serio oryginalny GoPro, bo ja kiedyś żeśmy dostawali w szkole za jakiś tam konkurs, coś takiego było. To raczej nie na Q&A, ale ile zrobiliśmy kilometrów w tym rajdzie? Chyba 35. Pytanie od Maczek X, nie, Maczek z X, córki. Pytanie do Q&A, ile mam lat? 13? Czy mam dziewczynę? Nie. Czy pójdziesz do Mam Talent? Tak, ale nie wiem dokładnie jak tego dokonać. Coś tam pogrzebię w internecie. Mam nadzieję, że się uda. W ogóle on pisał, że bez żelu na włosach wyglądam 100 razy lepiej, ale jakby wolę siebie w żelu i tak to mi górzywka wchodzi w oczy. No i niezbyt to lubię tak robić cały czas. O. Hubi, też chciałem 100 razy taki komentarz napisać. Nie rozumiem, czemu ludzie dają łapki w dół. Ja się z tobą zgadzam, to jest święta prawda. No Hubi, gratulacje. Dostałeś najwięcej serduszek ode mnie. Czy uprawiam jakiś sport? Chodzę na lekkoatletykę? Czy zrobisz wideo na Color Change? A, mam pomysł, żeby może zrobić właśnie różne sposoby na zamianę kolorów karty. Ile masz talii Bicycle i ile tych do niszczenia? No. Bicycle mam dwie talie, są Rider Bucket. Ile tych do niszczenia? 6 talii. Ktoś w ogóle napisał, że odnośnie day stackingu, czy mógłbym nagrać jeszcze jeden filmik albo wytłumaczyć, jak stawiać wieże, czy szurać po podłodze, czy w górze to robić. No właśnie to jest taka rzecz, mogę się teraz wytłumaczyć, że jak się na początku chce ustawić te kostki, jak się je zbiera, najlepiej tak lekko szurać po tej podłodze. Później pod światło widać takie rysy, ale mniejsze z tym. Szurać, może trochę w powietrzu, ale to jak chce się jedną na drugim ułożyć, to raczej w powietrzu, ale tak to raczej radzę szurać po ziemi, wtedy łatwiej jest ułożyć wieżę, a tak to można stracić na tym kontrolę i może się pozwalać w kółku, jeżeli będziemy to podnosić. A więc myślę, że wątpliwości się rozwiały. Czy będzie jakieś spotkanie na przykład w Szczecinie? Niech każdy napisze tam miasto, gdzie mieszka. Będziesz w Stromostach Wyżnych? Będziesz może... Jakie to miejscowość wymyślić? W Kaczorach na Mazurach? Czemu miałbym jechać do Szczecina? Od kiedy nagrywam na YouTube? No to jak miałem jakieś 9 lat zacząłem, ale wtedy nie rzucałem regularnie filmów i one naprawdę rzadko się pojawiały. Czy zamierzam robić spotkanie z fanami? O, nie wiem, no muszę się nad tym zastanowić. Ile najdłużej, a najkrócej uczyłeś się sztuczki? Sorry, nie mierzę czasu. Nie wiem, no co to za pytanie. Czy masz jeszcze jakieś inne pasje? Mam dużo. Kiedy zacząłeś czarować, to już wiadomo. Czy cieszysz się ze swoich sukcesów? No. Co to za pytanie? No dobra, no. Który... trik jest twoim zdaniem najlepszy? Według mnie najlepszy trik, jakiego się nauczyłem, to jest 3 karty. Ten, którym trzeba wykonać Monte Move. Ogólnie ja byłem na koloniach teraz, to pokazywałem w Mam Talent kilka trików i też mi się udało wygrać, więc spoko. Masz pasek na świadectwie, tak? Średnią jaką mam? Chyba 5.07 to było. Kiedyś miałem lepiej, ale to i tak jest spoko. No, to już były wszystkie pytania. No i wreszcie konkurs. A więc tak, zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy, że postawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujecie mój kanał, bla bla bla. Nie musi być już dzwoneczka, ale ważne, żebyście zasubskrybowali. No i w komentarzu musicie napisać wiersz, który miałby...
ze 3 zwrotki, no minimalnie 3, czy jakieś tak najbardziej optymalne to było 12 wersów, że wiecie, że jest po 4 w każdej zwrotce. No więc tak minimum 3 zwrotki. I wiersz ma się zaczynać na zdanie Tymon 5000 ma. A dalej już piszcie jak chcecie. Ja przeczytam te wiersze na następnym filmie i wybiorę najlepszy. I do tej osoby, która napisała ten wiersz, powędruje werble, dobra, po co werble? Talia Bicycle Dragon Gold, która jest bardzo ładna, bo jakby odcień czerwonego nie jest taki klasyczny jak w Rider Bugach, tylko masz jakby taki bardziej przyciemniony, że tak powiem. No i rewers ma bardzo ładny. Myślę, że warto zgarnąć takie karcioszki, bo naprawdę, naprawdę super są. Tak jak mówiłem, wiersze przeczytam na następnym filmie i wtedy zobaczymy, kto wygra. A ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Fajnie, że udało się tutaj na działce coś nagrać. No i do następnego jeszcze raz wam dziękuję. Cześć! Ty, iPhone X, stop, mówiłem, przecież już pożegnałem się.